Euranet Plus. Na debacie dzisiaj rozmawiać będziemy o możliwościach znalezienia pracy w Unii Europejskiej, o prawach, jakie przysługują unijnym migrantom oraz niestety o pewnych próbach ich ograniczenia w niektórych krajach. Moimi gośćmi dzisiaj są pan Andrzej Adamczyk z Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani europosłanka z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, pani Jadwiga Wiśniewska, europosłanka Socjalistów i Demokratów, pani Krystyna Łybacka. Dzień dobry. Oraz europosłowie Europejskiej Partii Ludowej, pani Barbara Kudrycka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz panowie Marek Kulur. Ale jeżeli już przy tym jesteśmy, a to chciałabym wszystkim Państwu powiedzieć, że w opinii Komisji Edukacji, której mam zaszczyt zasiadać, Komisji Parlamentu Europejskiego, a zawarliśmy bardzo wyraźną sugestię pod adresem wszystkich państw członkowskich, aby te państwa nie osłabiały wymowy tego programu, jak i możliwości korzystania i nie nakładały na studentów korzystających z tego programu żadnych danin. Bo są też pomysły, żeby niestety te fundusze z Erasmusa tak ograniczyć. I to jest, nakładanie podatków na stypendia uzyskiwane w ramach Erasmusa jest nieporozumieniem. Dlatego, że te stypendia wystarczają najczęściej z trudem na pobyt w kraju odbywania. Wydaje się, że pani Jadwiga Wiśniewska, te stypendia rzeczywiście nie są wysokie, ale dają szansę na to, aby młody człowiek utrzymał się poza granicami kraju i te obostrzenia zapowiadane, planowane z całą pewnością ograniczą młodym ludziom dostęp do tego programu. Młodzi ludzie wyjeżdżając, zdobywając doświadczenia, stają się bardziej konkurencyjni później na rynku pracy i
zgadzam się tutaj z moimi przedmówczyniami, że jest im o wiele łatwiej zdobyć pracę, konkurować o tę pracę, a potem również tę pracę utrzymać. Czyli te zalety związane z Erasmusem są jakby wyraźne i oczywiste i też chyba nie trzeba zachęcać młodych ludzi do tego, żeby wyjeżdżali, zwłaszcza w tych Erasmusie. A jeszcze jedno, jeżeli można o Erasmusie. Jest bardzo ważne, aby również między uczelniami, które najczęściej mają kontakty partnerskie i dokonują tej wymiany w ramach programu Erasmus, była również bardzo wyraźna korelacja i dobrze naliczane punkty ECTS, dlatego że bardzo często jest tak, że młodzi ludzie wracają z pobytu w ramach Erasmusa z jakiegoś fragmentu studiów i nagle okazuje się, że to nie są kompatybilne programy. A więc jest ważne, żeby również uczelnie między sobą w dużo większym stopniu współpracować. Czyli na dobre tych młodych. Czyli mamy młodych ludzi wykształconych, gotowych do wyjazdu, chętnych do wyjazdu. I teraz pytanie, jak znaleźć, też pomóc znaleźć im pracę w kraju Unii Europejskiej. Jak Unia może pomóc? Pan Andrzej Adamczyk. Pani, przede wszystkim chciałbym tu sprostować pewne nieporozumienie. Otóż Erasmus daje pewne doświadczenie zagraniczne i to niewątpliwie to wzbogaca i to daje niewątpliwie większą szansę znalezienia pracy, ale niekoniecznie w innym kraju Unii Europejskiej, również w kraju, może przede wszystkim w kraju. A więc to ma naturalnie pewien związek ze zwiększeniem szans takiego młodego człowieka, ale również we własnym kraju. I teraz, kiedy mówimy, pani mówiła, że 3% pracowników pochodzi z innego kraju Unii Europejskiej, to mało. I co można zrobić, aby zwiększyć? Otóż prawo do zamieszkania i poszukiwania pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej jest jednym z podstawowych praw pracowniczych, ale to dotyczy również zamieszkania i poszukiwania pracy we własnym kraju. I otóż jeżeli tego rodzaju migracja jest migracją wymuszoną, jest migracją z powodu bezrobocia we własnym kraju, to oczywiście musimy przede wszystkim starać się zaradzić tej sytuacji we własnym kraju. Jeśli ktoś z przyrodów klimatycznych, romantycznych, gastronomicznych czy kulturalnych ma pragnienie wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej i tam pracować, to znakomicie, bo to wzbogaca różnorodność, to wzbogaca Unię Europejską, ale ważne jest, żeby to nie było wymuszone. Pracownik ma prawo pracować również we własnym kraju. Powinniśmy zachęcać młodych ludzi do wyjazdu za granicę do pracy. Pan Krzysztof, tak? To wszystko zależy od tego, czy ktoś czuje taką potrzebę. Ja nie widzę powodów do tego, żeby ludzi zachęcać, jeśli ktoś nie chce pojechać. Natomiast odpowiadając na pani pytanie, co można zrobić, tak? Bo ja bym nie załamał rąk z tego powodu, że tylko 3% populacji aktywnej zawodowo w Unii Europejskiej realizuje się zawodowo w nie swoim kraju. Z różnych też powodów. Rozmawiamy tutaj o Erasmusie, ale myślę, że trzeba byłoby pójść krok do przodu. Bardzo trudny problem. Myślę, że tutaj wielkim ekspertem pani minister Kudrycka mogłaby na ten temat nam wiele powiedzieć, ale to jest kwestia uznawania chociażby dyplomów w poszczególnych krajach, bo pracodawca mamy świetnych, bo mówimy o tym, że mamy świetnie wykształconych młodych ludzi. Tylko kłopot polega na tym, że jeśli młody człowiek wykształci się w swoim kraju i pojedzie szukać tej pracy gdzie indziej, bardzo często pracodawca tamten nie jest pewien co do jego kwalifikacji ze względu na to, że nie do końca jest uregulowany stan związany z uprawnieniem. Ale już w momencie, pani minister, ja mówię o odczuciu pracodawcy, tak? To jest kwestia związana też z tym, żeby pracodawcy w państwach europejskich wiedzieli, że ten człowiek ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Ponadto Komisja Europejska mogłaby wprowadzić różnego rodzaju programy szkoleniowe w ramach państw członkowskich, doradzenia sobie z różnego rodzaju emigracją młodych ludzi, przygotowywania ich. A ponadto ten raport jest ciekawy, ale niestety nie mamy takiego pełnego obrazu tej migracji. Każde państwo członkowskie robi na swój sposób tego typu raport. Trudno jest je porównać i wyciągać prawidłowe wnioski. I wreszcie to jest kwestia pewnego rodzaju tutaj potrafienia poradzenia sobie z problemem tym, że w jednym kraju zaczyna znikać kadra, na przykład medyczna, a w innym kraju jest jej nadmiar, więc tutaj kwestia związana właśnie z obrazem tej migracji jest niezwykle ważna i tutaj jest po stronie Komisji Europejskiej coś do zrobienia. Dwie kwestie. Pierwsza, jeżeli chodzi o porównywalność dyplomów. Po to stosuje się suplement do dyplomu, żeby w suplemencie
ktoś doczyta ten dyplom, musi zorientować suplementu, jakiego pracownika, jakiego absolwenta otrzymuje. Nigdy nie jest dość poziomu kompatybilności, zawsze możemy o to bardziej zadbać, ale nie jest to tak, że to jest zupełnie nieuwzględniane. Chciałabym wrócić na moment do pańskiej wypowiedzi, bo ja się zgadzam w jednym aspekcie w pełni z panem, że to nie powinna być wymuszona migracja, że ona powinna wynikać z chęci poznania innego kraju, poznania innego pracodawcy, nabycia doświadczeń i tak dalej. Natomiast my się generalnie musimy przyzwyczaić do faktów, że w dużo większym stopniu niż to bywało jeszcze 20-30 lat temu, mobilność będzie konieczna i na rynku pracy. Tak, i to wśród studentów. I wreszcie ostatnia rzecz. Pan poseł mówił o braku takiej europejskiej, globalnej informacji na temat potrzeb w poszczególnych kategoriach zawodowych. To jest również jeden z wniosków, jaki padł pod adresem polskiej prezydencji, a w tej chwili właśnie ze strony Komisji Edukacji. Powstała taka agencja zarówno potrzeb zawodowych, ale także możliwości odbywania staży. No, mamy między innymi platformę taką unijną Eures, portal pośrednictwa pracy, który też ma pomagać właśnie młodym ludziom w znajdywaniu tej pracy, ale ona dość chyba słabo funkcjonuje, bo wiele młodych ludzi po prostu o niej nie wie, pan europoseł Marek Plura. W Unii Europejskiej mamy blisko 2 miliony wakatów. Tyle miejsc pracy czeka zarówno na inżynierów, jak i na fachowców, które mają złote, często polskie złote ręce. I rzeczywiście platforma internetowa wciąż jeszcze nie jest tym miejscem, w którym ludzie, nie tylko młodzi, ale poszukujący nowego miejsca na życie i pracę, szukają pełnej informacji. Właśnie dziś na posiedzeniu Komisji Pracy wysłuchaliśmy opinii na ten temat przedstawiciela Komisji Europejskiej, który przedstawił plany modernizacji tego ogromnego portalu. Będzie on przede wszystkim poszerzony także o pomoc w korzystaniu z przynależnych świadczeń pracowniczych, w tym wejściu w inny niż swój krajowy systemy zabezpieczenia społecznego. Komisja planuje także szeroką akcję w Europie popularyzującą tą platformę internetową, a właśnie po to, żeby łatwiej było podjąć decyzję o tym, gdzie warto szukać nowego miejsca na życiowy start, albo na tą trudną chwilę, którą przeżywam u siebie, ale też nie po to, żeby pracując kilka lat za granicą, wiedzieć, co dobrego, ciekawego dzieje się u mnie i jak wrócić do domu z bagażem. Aż poseł się zgodzić, taka audycja, jak ta, to jest jeden ze sposobów propagowania także tej platformy. Dajmy więc też chwilę głosy naszym słuchaczom, ponieważ jedna z naszych słuchaczek, Dominika, napisała, że jej zdaniem unijni obywatele powinni otrzymywać dofinansowanie do nauki języka kraju Unii Europejskiej, do którego się przeprowadzają, ponieważ na razie te koszty musimy opłacać z własnej kieszeni. Czy to według państwa jest dobry pomysł? Rzeczywiście warto stawić na naukę języków i to robimy również w Polsce, w wielu przedszkolach w Polsce. Jest język angielski, niemiecki, czasem francuski nauczany i zawsze warto uczyć się języków i zdecydowanie takie dofinansowanie byłoby słuszne, ale ja chcę zwrócić uwagę, że z problemem bezrobocia wśród młodych ludzi boryka się cała Europa, szczególnie kraje Europy Południowej, mniejsze jest to bezrobocie wśród młodych w tej północnej części Europy, ale niestety bardzo wysokie jest również w Polsce. Co trzeci młody, wykształcony człowiek w Polsce nie ma pracy. I to jest bardzo bolesny problem. Mówi się o takim zjawisku, że po raz pierwszy po wojnie jesteśmy świadkami, że kolejne młode pokolenie będzie biedniejsze niż pokolenie ich rodziców. Młodzi ludzie z Polski wyjeżdżają nie tylko dlatego, że chcą poznawać świat, ale bardzo często wyjeżdżają za chlebem. Jest emigracja zarobkowa wymuszona brakiem miejsc w Polsce, więc zatem należy postawić pytanie, dlaczego w Polsce nie ma pracy dla naszych młodych ludzi, którzy bardzo często na spotkaniach mówią mi, pani poseł, ja chciałbym pracować w ojczyźnie. Ja zostałem tutaj wychowany, urodzony, wykształcony za publiczne pieniądze, kończę studia i nie mam alternatywy. Nie ma dla mnie oferty pracy. Ja bardzo często również obserwuję
obserwuję, jak pieniądze unijne wydawane są przez urzędy pracy w sposób naprawdę niefrasobliwy i realizacja tych programów urąga wszelkiej przyzwoitości. Znaczna część pieniędzy idzie na szkolenia, które nie są żadną wartością dodaną dla tych młodych ludzi. Jakość tych szkoleń, proszę Państwa, jest bardzo często na niskim poziomie. Ale pieniądze często również się przejada, przepuszcza na tak zwane publikacje promujące jakiś program, gdzie widzimy na pierwszej stronie rozpartego w fotelu dyrektora Urzędu Pracy, zadowolonego ze swojej pracy. Ale młody człowiek, pukając do Urzędu Pracy, spotyka się z dobrym doradztwem zawodowym, ze wsparciem na miarę jego potrzeb, a sprawa staży. Jak bardzo często staże są niestety niewykorzystanym czasem dla młodych ludzi, bo nie są zaprogramowane. Skoro mowa staże, słuchaczka zadała konkretne pytanie. Ja odpowiedziałam. Przepraszam, pani pytała o to, czy może otrzymać zabywać czasów. Ja zachęcałabym naszą radiosłuchaczkę, bo ona zorientowała się w swoim najmniejszym urzędzie pracy. A czy tam już dotarła? Jeżeli nie, to proszę, niech wymusi informacje, bo powinny dotrzeć wiadomości związane z prowadzeniem w Polsce także tego mutacji polskiej programu Gwarancje dla Młodzieży. Bo od 24 maja, przepraszam, tam są różnego rodzaju dofinansowania. Jeżeli ta pani na przykład znalazła pracę, czy zamierza znaleźć pracę w innym kraju Unii Europejskiej i ona chce mieć szkolenie w postaci kursu językowego, to proszę się zorientować, czy takie możliwości nie ma. Właśnie Gwarancja dla Młodzieży, ale to jest prostszy sposób na zdobycie dofinansowania. Dlatego, że pamiętajmy, że to jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i tutaj zasady są znane. Te pieniądze przede wszystkim mogą pozyskać pracodawcy na nowe kwalifikacje swoich pracowników. Jeśli pani Dominika wybiera się do któregoś z krajów Unii Europejskiej, jeśli ma już pracę znalezioną, to powinna zapytać swojego pracodawcy, czy on takie szkolenie oferuje, ponieważ ten pracodawca może wystąpić w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o środki na ale zostało wywołane, przepraszam bardzo, ale zostało wywołane, czy ja mogę odwrócić jeszcze do mobilności wewnątrz kraju i mobilności w ogóle w całej Unii Europejskiej. Otóż oczywiście program Gwarancje dla Młodzieży jest programem dopiero implementowanym w poszczególnych krajach i raczkującym w tej chwili, że dopiero pracujemy nad tym, aby wdrożyć go, ale Europejski Fundusz Społeczny, a w szczególności nowe programy operacyjne na lata 14-20, szczególnie program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój, przewiduje mnóstwo ciekawych inicjatyw właśnie na rzecz walki z bezrobociem i pomocy młodym ludziom nie tylko w tym, aby zdobywali nowe kwalifikacje, przekwalifikowywali się, uczestniczyli w stażach. Doradztwo oczywiście jest tutaj ważne, ale również, co jest bardzo ciekawe, mogli otrzymywać fundusze na zagospodarowanie się poza miejscem zamieszkania, o ile znajdą pracę w innym ośrodku, w innym mieście. I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, ponieważ tutaj zaczęliśmy od tego, że czy muszą wyjeżdżać. Żyjemy w innym kraju niż 30 lat temu i mamy też inne, różne regiony w Europie. I w Polsce jedne jest większe bezrobocie, drugie mniejsze. Są na jedne zawody zapotrzebowanie większe w danym regionie, inne mniejsze. Poza tym wydaje się, że ważne jest, o tym żeśmy nie wspomnieli, poza Erasmusem, przygotowanie zawodowe do wykonywania określonej pracy z takim praktycznym przygotowaniem, a także prowadzenie określonych szkoleń czy też kierunków kształcenia na poziomie średnim lub wyższym w takich branżach, na które jest naprawdę poważne zapotrzebowanie. To było realizowane w kierunkach zamawianych, ale na przykład weźmy pod uwagę, nie ma w Polsce cynkowników, tylko AGH kształci. Dlaczego inne politechniki nie mogą tego zrobić, a zapotrzebowanie na tego typu pracę jest. A więc dużo zależy od szkół, od szkół zawodowych, od szkół średnich, od szkół nauczania i od tego, żeby te programy nauczania były konsultowane z korporacjami pracodawców, czyli wtedy będą mieli kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Ale tak jest bardzo ważne to, co zostało wprowadzone.
realizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, mianowicie kształcenie dualne. Czyli istotny moduł praktyki w trakcie studiów. Proszę Państwa, to jest i nabywanie kwalifikacji, ale i możliwość poznania potencjalnego być może pracy w studiach. Proszę Państwa, mówimy o funduszach, o tym, że pewne rzeczy, tak jak gwarancja dla młodzieży, mogą być też pewną szansą dla młodych ludzi, ale pojawiają się również takie głosy, że te fundusze dotychczasowe na gwarancje dla młodzieży są daleko niewystarczające. Słyszymy również głosy ze strony krajów członkowskich, że te środki właśnie na walkę z bezrobociem powinny być ograniczone chociażby w budżecie na przyszły rok. Czy nie niepokoją Państwa takie głosy w sytuacji, kiedy walka z bezrobociem cały czas jest głównym wyzwaniem? Jest to filozofia podejścia części państw, bo traktują walkę z bezrobociem jako koszty, a tymczasem to jest inwestycja, a nie koszty. Pana profesor Marek Plura. No, to jest ważne, żeby inwestować w pokolenie, które będzie nas łatwiej znaczyć, że kiedy my będziemy skorzystali z systemu emerytalnego. Bezrobocie wśród młodzieży to jest dzisiaj najważniejsze wyzwanie. Jestem przekonany, że poza tą polityczną debatą ten głos rozsądku przemówi i mimo różnych ograniczeń przyszłorocznego budżetu, które też mogą obserwować z punktu widzenia Komisji Pracy, to zostanie zachowane jako priorytet. O to wnosi nasza parlamentarna komisja. To na pewno jest najważniejsze, żebyśmy nie spowodowali takiej pokoleniowej dziury tego kolejnego stopnia w drodze rozwoju Europy, jak nie jest każde pokolenie. Rzeczywiście może spowodować, że nawet mocne zaginie tej struktury, jaką jest Unia Europejska. Pan poseł Plura, tak jak i ja, jesteśmy oboje z województwa śląskiego. I pewnie, Marku, wiesz o tym, że w ostatnich latach województwo śląskie jest najszybciej wyludniającym się regionem Unii Europejskiej. Tak jak kiedyś na Śląsk przyjeżdżano za pracą, tak teraz obserwujemy zjawisko masowej emigracji również za pracą. System kształcenia, uczelnie publiczne, prywatne na Śląsku, znane w całej Polsce i szanowane dobre uczelnie, kształcą dobrych fachowców. Ten problem, panie redaktor, szanowni państwo, jest o wiele głębszy, bo to nie tylko system kształcenia, programy, ale również gospodarka. Co dzieje się z naszą gospodarką, skoro ona nie generuje miejsc pracy? Jak ograniczenia, pani redaktor, pani poseł, wynikające chociażby z pakietu klimatyczno-energetycznego, jak dławią naszą gospodarkę? I czy też nie, one nie są konsekwencją tego, że tych miejsc pracy jest coraz mniej? No, jeżeli chodzi o temat, pani redaktor zadała konkretne pytanie o ograniczanie środków. Tak, bo teraz debata trwa właśnie obecnie, teraz absolutnie, nigdzie nikogo się nie znajdzie takiego, kto byłby za ograniczaniem środków, tylko uważam, że nie jest kwestia i klucz sprawy w pieniądzach, tylko w pomysłach, jak te pieniądze wydać, bo pieniędzy to możemy nasypać, ile tylko będziemy chcieli. Natomiast państwa członkowskie muszą przedstawić naprawdę bardzo konkretne, innowacyjne projekty, żeby te pieniądze rzeczywiście były... Ale na to zwłaszcza również zwraca uwagę kolejny nasz słuchacz, Aleksander, który powiedział, że czy nie ma sprzeczności między celami, jakie wyznaczyła sobie nowa komisja, między innymi gwarancja dla młodzieży, a tymi ograniczeniami, czy też próbami redukcji tego unijnego budżetu. Czyli z perspektywy jednak unijnych obywateli to trochę tak wygląda, że kraje członkowskie same sobie zaprzeczają, że z jednej strony mówią, że walka z bezrobociem jest tutaj głównym wyzwaniem i problemem, a z drugiej jednak ograniczają środki na tę walkę z bezrobociem. Proszę Państwa, wydaje mi się, że oczywiście bezrobocie jest ogromnym problemem na poziomie Unii Europejskiej, na poziomach krajowych. I naturalnie, że najróżniejsze projekty, czy europejskie, czy krajowe, mogą pomóc złagodzić ten problem. Ale tutaj jest istotne, to jest polityka przemysłowa, polityka gospodarcza państwa, która prowadzi do tworzenia miejsc pracy. Za pomocą projektów nie jesteśmy w stanie w sposób trwały zwalczyć bezrobocia. A przecież zdrowy rozsądek mówi nam, że jeżeli są ludzie, którzy nie mają mieszkania, są ludzie, którzy chodzą głodni, są ludzie, którzy nie mają najróżniejszych dóbr, które mogliby kupić, mieli na to pieniądze, to oznacza, że jeżeli są tacy, którzy chcą pracować i chcą to produkować, to należy znaleźć na to sposób, żeby ich zatrudnić. W tym razie to powoduje problemy gospodarcze. Jeżeli ludzie nie pracują, to jest oczywiste, że to dobrobyt na poziomie krajów Ja bym chciała, żeby
powinniśmy znaleźć jednak równowagę w tym, bo to brzmi tak, jakbyśmy mieli naprawdę największe bezrobocie w Polsce. A jak pan wie, stopa bezrobocia jest jedną z najniższych w Polsce w okresie kryzysu ekonomicznego. Jesteśmy za Maltą i za Niemcami, więc średnia jest 9,2. Więc w Polsce nie jest to najtragiczniejsza sytuacja, bo mówiliśmy, że w krajach południowych, niż pani czy we Włoszech, jest dużo większy, prawda? Natomiast zgoda, że to nadal jest problem. I oczywiście nikt z nas nie będzie mówić o tym, że należy obcinać pieniądze dla tego typu programy, jak gwarancje dla młodych. Natomiast moim zdaniem ważne jest to, żeby rzeczywiście ten program nie prowadził do tego, że urzędnicy będą mieli pracę lub że firmy konsultingowe przygotowujące projekty będą miały pracę. Ważne są nie tylko innowacyjne pomysły, ale moim zdaniem ważne jest, aby ten program, który zakłada, że przez 4 miesiące osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia będą mogły korzystać ze staży, szkoleń lub uzyskają pracę, żeby to nie trwało tylko 4 miesiące, bo wtedy jest to przeniesienie o 4 miesiące problemu bezrobocia. Wydaje mi się, że tutaj rozwiązaniem powinno być przede wszystkim zreformowanie powiatowych urzędów pracy, żeby bardziej służyły doradczo, a nie tak jak gdzieś administracyjnie, co się dzieje podobno. Także środki FS-u są na to przeznaczone. Po drugie, to co jest moim zdaniem ważne, aby tego typu działania były monitorowane, żebyśmy wiedzieli, co z tego wynika, czy po tych 4 miesiącach korzystania ze stażu, czy uzyskania 4-miesięcznej pracy w ramach programu Gwarancje dla Młodych, nadal ci młodzi ludzie pracują, czy raptem znów znajdują się na bezrobociu. I z tego należy wyciągać wnioski. Ale zgodzi się pani minister również z tym, że jakość tych staży ma istotne znaczenie dla znalezienia pracy. I jeśli ten staż będzie rzeczywiście taki bardzo intensywny, zaplanowany i przemyślany, ma szansę stać się trampoliną do uzyskania dobrej i stałej pracy. I dlatego monitorować trzeba nie tylko urzędy pracy, jak one pracują, ale także karierę tych ludzi, ale także pracodawców, którzy przyjmują. Czy oni rzeczywiście podczas tego stażu temu młodemu człowiekowi pozwalają na rozwinięcie się, zadają mu pracę, czy też każą mu parzyć herbatę. Natomiast jedno jest istotne w kwestii tych pieniędzy. Proszę pamiętać, że poza tymi 6 miliardami, które są przeznaczone na realizację programu Gwarancje dla Młodych, państwa członkowskie powinny minimum 30% ze swoich funduszy włożyć, czy swoich funduszy Europejskich Funduszy Społecznych, tak, dołożyć do tego programu. I w związku z tym tam być może także trzeba monitorować, czy państwa rzeczywiście to robią. Ale tu się muszę w pełni zgodzić z państwa wypowiedziami, że wszystkie programy, obojętnie jakie by one nie były, jeżeli nie spotkają się jednocześnie z pobudzeniem gospodarki i stworzeniem nowych miejsc pracy, to jest to, co zapowiedział premier między innymi w swoim poprzednim expose, czyli budujmy miejsca pracy, prawda? Ruszajmy także nie tylko z hurtowniami, nie tylko z marketami, ale także ruszajmy z miejscami pracy. Proszę Państwa, chciałam wrócić do kwestii jeszcze raz unijnej migracji, to znaczy ewentualnych możliwości znalezienia pracy przez młodych ludzi w Unii Europejskiej, ponieważ podczas gdy Parlament Europejski czy Komisja Europejska lubią mówić o korzyściach związanych z unijną migracją, to w niektórych krajach, tutaj mam na myśli przede wszystkim Wielką Brytanię, pojawiają się takie głosy, żeby tą migrację jednak kontrolować, jakoś ograniczać, żeby czasem może wręcz zniechęcać młodych ludzi do przyjazdu do Wielkiej Brytanii, no żeby tam nie stanowić konkurencji dla Brytyjczyków, dla krajowych kandydatów. Czy takie pomysły, takie idee według państwa są tylko populistycznymi ideami, czy może stanowią taki trend, który może zachwiać tę podstawową przecież zasadę w Unii Europejskiej, czyli swobodę przepływu osób, ale w sposób oczywiście. Dokładnie, tak, jestem przekonany, że jest to jedno z takich narzędzi promocji politycznej określonych środowisk, bo wystarczy spojrzeć choćby na wyniki makroekonomiczne, które pokazują, że właśnie dołączenie do Unii państw dostarczających pracowników, czyli tych uruchamiających tą nową
ostatnich dziesięcioleciu fale migracji spowodowało znaczny wzrost ruchów w poszczególnych krajach dawnej dwunastki. Poza tym to, że pojawili się w Wielkiej Brytanii pracownicy z Polski, z Bułgarii, ze Słowacji, nie spowodowało także zmniejszenia zarobków tych, którzy już urodzili się jako Brytyjczycy w Wielkiej Brytanii. Wręcz przeciwnie, w niewielu branżach obserwujemy, no może nie skokowy, ale jednak niebagatelny wzrost zarobków pensji płac, bo imigranci to często bardzo dobrzy fachowcy, którzy ogólnie podnoszą jakość tej pracy. Próba ograniczania migracji i mówienie o tym w niektórych państwach członkowskich to jest typowy przypadek hipokryzji. Dlatego, że z jednej strony wiemy o tym doskonale i przypadek Wielkiej Brytanii jest tutaj klasyczny. Po II wojnie światowej ta migracja z byłych kolonii do Wielkiej Brytanii spowodowała odbudowanie i wielkość gospodarki brytyjskiej. Ostatnie 10 lat, ostatnie 15 lat migracja z krajów Europy Wschodniej spowodowała także ogromny, bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę brytyjską. I mówię dlatego o tym, że jest to hipokryzja, bo doskonale o tym wiedzą w Wielkiej Brytanii, ale robią wszystko, aby sprawy socjalne i społeczne ograniczać tym emigrantom. Budowanie naszej gospodarki jest ok, podnoszenie naszego poziomu życia jest ok, ale pozyskiwanie zasiłków z naszego budżetu już nie. Panie David Cameron lubi mówić o tym, żeby stawiać Brytyjczyków na pierwszym miejscu. Masz takie hasła, zyskują po prostu. Niebezpieczny populizm, dlatego że tego rodzaju ekstremizm, szczególnie prawicowe, dochodzą w Europie do głosu i widzimy, że w wielu krajach tego rodzaju hasła całkowicie populistyczne i tak jak pan poseł Edman powiedział, zupełnie nieoparte na rzeczywistości, znajdują posłów i to naturalnie przekłada się na że tak powiem, samowolę elektoratu, który potem głosuje na tego rodzaju partię, więc jest to w gruncie rzeczy niezwykle niebezpieczne zjawisko i robione i tworzone z całkowicie złą wolą tych polityków, którzy używają tego rodzaju argumentu. Warto zwrócić uwagę przy tym, że świadczenia socjalne w Wielkiej Brytanii są szczególnie atrakcyjne. Kiedy popatrzymy na statystyki, to widzimy, że po Angielkach drugą grupą, która rodzi najwięcej dzieci, to są właśnie Polki. To są właśnie Polki. Zatem należy postawić pytanie, dlaczego te Polki tak chętnie rodzą dzieci na Wyspach Brytyjskich, a nie w Polsce? Dlaczego nie mają warunków do tego, żeby żyć w swoim kraju? Nie odwracajmy kota do góry ogonem, proszę Państwa. Tak wygląda rzeczywistość, że Polska jest wyludniającym się krajem. Nasza demografia krzyczy, młodzi ludzie emigrują, nie rodzą w Polsce dzieci, więc co będzie z następnymi pokoleniami? Należy się zastanowić, zwrócić uwagę na... Pani poseł, zdaniem powinny wejść duże restrykcje socjalne wobec Polaków? Nie, absolutnie nie. Pani poseł mnie absolutnie nie zrozumiała. Ja mówię z troską o moim kraju, o pani kraju, że w Polsce powinna być tak prowadzona polityka prorodzinna, pani minister, żeby młodzi ludzie mieli szansę na pracę po studiach w naszej ojczyźnie. Bo przy tej okazji, patrząc na pani ironiczny uśmiech, dopowiem, że mamy zjawisko w Polsce, które się nazywa drenaż mózgów. Młodzi, dobrze wykształceni ludzie wyjeżdżają za pracą i niestety wy obiecywaliście, że wrócą. Nie wracają, bo nie ma oferty pracy dla nich. I w tym jest problem. I nie wrócą ani na szczęście. Na szczęście, tak jak powiedziałam, dużo mniejsze bezrobocie jest teraz wśród młodzieży niż w 2007 roku. Co trzeci młody wykształcony jest bezrobocie. A kiedyś było co drugi. Nieprawda. W każdym razie nie tak źle, jak pani powiedziała, bo jeśli chodzi o politykę prorodzinną w Polsce, to jednak urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie, wydłużony urlop wychowawczy, to są te wszystkie oferty, które ten rząd wprowadził. Dwa dla ubranka dla dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii zero, a wy podnieśliście w Polsce na 23. Proszę Państwa, ale wróćmy do Wielkiej Brytanii. Czy to są te hasła, które ucichną po wyborach? Jestem przekonana, że one teraz zostaną przekazane głośno, dlatego że jest to bazowanie na takich najniższych tak naprawdę i zgadzam się bardzo niebezpiecznych odruchach potencjalnych wyborców.
i jestem głęboko przekonana, że one zostaną wyciszone, aczkolwiek nie całkowicie, bo pewna grupa poprze tych populistów i oni będą oczywiście nadal. Co również było widać podczas wyborów europejskich. Tak jest, podczas wyborów europejskich nadal będą te swoje hasła głosili. My musimy bardzo jasno wszyscy mówić jednym głosem, że mamy regulacje w Unii Europejskiej mówiące o swobodnym przepływie osób, mówiącym o możliwości zarobkowania w każdym kraju unijnym, i że to są prawa, których nie wolno nikomu podważać. Tak, ale z jednym się zgadzam. Otóż rzeczywiście chyba w Niemczech powstała ta koncepcja, aby dokładnie monitorować korzystanie z praw socjalnych, tak aby tam, gdzie jednak nadużywa się tych praw, albo może nie tyle nadużywa, ile wykorzystuje nieuczciwie, żeby można było dostosować praw socjalnych. I tutaj pani minister mówi prawdę, rzeczywiście jest to bardziej restrykcyjne niż co planuje się w Wielkiej Brytanii. Jeśli chodzi o zasiłki, rzeczywiście w Niemczech już to wprowadzono i są konsekwentni, jeśli chodzi o ograniczenia. Co jeszcze w sensie? Pan poseł Hetman. Ja bardzo proszę. Jak pan postrzega te hasła w Wielkiej Brytanii? One zostaną wygaszone po wyborach, czy...? To nie jest kwestia tylko haseł politycznych. Były hasła polityczne po wyborach. Oczywiście zniknął z priorytetów polityki brytyjskiej, natomiast uważam, że bardziej niebezpieczne jest przyzwolenie dla administracji ograniczania i zniechęcania do tego, aby korzystać w pełni tych praw socjalnych. I to jest wielki problem, bo administracja ma niestety do tego przyzwolenie. I co do tego nie ma wątpliwości i wielu, nie tylko Polakom, ogranicza się, czy też utrudnia się korzystanie z tych praw. Natomiast hasła polityczne z pewnością powodują to, że jest większa chęć do tego, ale generalnie rzecz biorąc, po bardzo głębokiej analizie można stwierdzić, że jest przyzwolenie dla administracji, administracja to niestety robi. Nie zmienia to faktu, że Unia Europejska i kraje członkowskie muszą chyba wciąż cały czas robić więcej, żeby walczyć z bezrobociem, zwłaszcza z bezrobociem wśród młodzieży, bo ten problem, tylko przypomnę, że dotyczy około 5 milionów młodych ludzi, oczywiście przede wszystkim w tych krajach najbardziej dotkniętych kryzysem, Hiszpania, Portugalia, ale również w innych. Także inicjatywa zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu krajowym jest tutaj niezbędna. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za tę dzisiejszą debatę. Pan Andrzej Adamczyk, pani europosłanka Jadwiga Wiśniewska, bardzo. Pani Krystyna Łybacka, dziękuję. Pani Barbara Kudrycka oraz panowie Marek Plura i Krzysztof Hetman byli moimi gośćmi w debacie Polskiego Radia i sieci Euranet Plus. Dziękuję bardzo serdecznie.